a smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you win this game. I będziemy siać rzepak. Ktoś by powiedział, dlaczego 7 września? Ponieważ 2 tygodnie, można powiedzieć, że lało, no i nie można było w ogóle wjechać w pole. Pola były zalane. Dzisiaj jest pierwszy odcinek z siewu rzepaku organizowany przez udział w wielkim projekcie, można powiedzieć wielkim, o nazwie Królowa jest tylko jedna, w którym rywalizuję z 2 dziewczynami, a mianowicie z Wiktorią i z Agnieszką, które prowadzą kanały o podobnej tematyce. I jest to, można powiedzieć, walka, rolnicza walka między 3 kobietami, które mają różne klasy ziemi, warunki pogodowe, pracują innym sprzętem, inną techniką. I nasza trójka jest wsparta materiałami siewnymi z oferty Syngenta, jak i również środkami ochrony roślin, za co dziękuję i przyznam, że jest mi bardzo miło, że biorę udział w tym właśnie projekcie, bo czegoś takiego jeszcze na nie tylko polskim YouTubie, ale na całym YouTubie jeszcze nie było. Oto jest ta nasza cała walka, można powiedzieć. Jest to o najwyższy plon rzepaku Glorietta Syngenta. Każda będzie robiła wszystko, co w jej mocy, by uzyskać najwyższy plon. Także moim zdaniem bardzo fajnie. Pole jest po pszenicy ozimej, orane naraz z wałem i nawożeniem pod korzeń. Było tylko raz uprawione. Po orce siejemy siewnikiem Norsten Liftomatic 3 metry z Ursusem C360. Głębokość wysiewu waha się między 1,5 a 2,5 cm, co myślę, że to płytko. Obsada na metr kwadratowy jest to 43 rośliny. Dzisiejszy słoneczny dzień obsuszył wierzchnią warstwę
ziemi i co do ziemi, to ziemia, na której siejemy, jest bardzo zróżnicowana. Piasek, glina. Na szczęście padało, tak jak mówiłam, prędzej. Glina jest drobna i fajnie spulchniona pod siew, co w przyszłych dniach może działać na 100% schody, jak i dalsze zapotrzebowanie wody w trakcie rozwoju roślin. Może teraz coś o rzepaku, który siejemy. Jest to nowość w ofercie Syngenta, Glorietta, odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego. Może jakieś cechy charakterystyczne to to, że odmiana o wysokich plonach z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy, jak ucam, charakteryzuje się dobrą zimotrwałością, w dojrzewaniu średnia do średnio późnej i jest odporna na wyleganie, więc same plusy. Kończymy dzisiejszy odcinek z siewu rzepaku. Następny będzie z zabiegów, więc